Tutaj, o jest. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie do tego zespołu. Bardzo się cieszę, że taki zespół powstał. I no, dołączam się do tego, że lepiej dzisiaj mówić o tym głośno, pracować nad tym, niż później biadać nad rozlanym mlekiem. Aczkolwiek tutaj nie byłbym takim optymistą, dlatego że mleko jest rozlane i ono się rozlewa dokładnie w tym roku. Mija 50 lat od tego momentu, kiedy ten projekt został zapoczątkowany. Taką graniczną datą, ja zacznę najpierw od takiego ogólnego wprowadzenia, zaraz przejdę do szczegółów dzisiejszych. Taką graniczną datą dla nas, którzy obserwujemy ten proces, był raport Kissingera z 1974 roku dotyczący światowego wzrostu ludności. Kissinger wtedy dla bezpieczeństwa powiedział, że to jest niekontrolowany wzrost populacji. Chodziło szczególnie o kraje rozwijające się. Mamy okres dekolonizacji, mamy okres wyłaniania się nowych państw. I następuje boom demograficzny i Kissinger w tym raporcie mówi, że światowy wzrost ludności będzie miał implikacje dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Powstaje memorandum, które nazywa się Memorandum 200 i potem te idee, które zawarte są w tym memorandum, one przenikają do działań organizacji międzynarodowych. W międzyczasie mamy upadek muru berlińskiego, kończy się ten dwubiegunowy świat, który do tej pory powodował, że Organizacja Narodów Zjednoczonych zajęta była bardziej bezpieczeństwem i niż... A teraz mówi tak, okej, skończył się ten dwubiegunowy świat, w związku z tym pozostają pewne problemy techniczne, które są do rozwiązania. Prawa kobiet, prawa człowieka, dobra edukacja, higiena, wzrost świadomości ludzi. I następuje cykl konferencji ONZ-owskich, które zajmują się sprawami ludności. I ja zacznę od tej pierwszej, która właśnie w 1974 roku, w momencie, kiedy ten raport Kissingera powstaje, ona w Bukareszcie już wtedy następuje bardzo znamienna rzecz. Mianowicie wykreślone jest z dokumentów słowo rodzice. Tam chodzi o akurat kontekst do dostępu do antykoncepcji. Że do antykoncepcji rodziny, rodzice, nie, już teraz każda osoba może mieć dostęp do to jest taki, no, taki moment, w którym można powiedzieć zapala się czerwone światełko, że tutaj chodzi zupełnie o coś innego. Potem jest konferencja w Meksyku, która znowu epatuje tą wizją przeludnienia, wizją głodu, wzrostem ubóstwa, pogorszeniem jakości życia, wyczerpywaniem się zasobów naturalnych, wymieraniem gatunków. Wtedy się pojawia ta agenda na tej konferencji ONZ-owskiej. I konkluzja jest taka, jeżeli kraje biedniejsze chcą się rozwijać, muszą zacząć od kontroli liczby urodzeń. W myśl przewrotnej zasady, aby pozbyć się biedy, należy zacząć pozbywać się biednych. I później mamy w 1994 roku kolejną konferencję. To jest konferencja kluczowa. To jest konferencja w Kairze. I co jest najciekawsze? W międzyczasie wokół ONZ-u ONZ zaczyna obrastać tak zwanymi organizacjami pozarządowymi, organizacjami eksperckimi. I w momencie, kiedy upada ten mur berliński, Organizacja Narodów Zjednoczonych mówi, jak to dobrze, że nie musimy się w tej chwili zajmować już troską o bezpieczeństwo, o to, aby groźbę wojny nuklearnej od nas oddalić. Mówi, my zajmiemy się sprawami technicznymi, właśnie polepszeniem jakości życia tych krajów rozwijających się, tych biednych ludzi, którym damy dużą pomoc pod warunkiem, że one będą respektowały pewne nasze zalecenia, które my tam przygotowujemy, czyli antykoncepcja, dostęp do bezpiecznej aborcji, edukacja seksualna i zdrowie rozumiane szeroko. W Kairze w 1994 roku pojawiają się takie pojęcia jak zdrowie reprodukcyjne, bo równolegle do tego pojawia się taki cały nowy język, nowa taka globalna etyka, która ma wypierać tą dawną naszą etykę, która budowała naszą cywilizację. W związku z tym te hasła partnerstwa, konsensusu, zrównoważonego rozwoju, ten język stworzony przez tą inteligencję postmodernistyczną przenika do dokumentów międzynarodowych i bardzo ciekawą rzeczą jest, jak w pewnym momencie następuje zastąpienie pojęcia międzynarodowy pojęciem globalny.
Bo na czym polega pojęcie międzynarodowe? Pojęcie międzynarodowe zakłada, że dana organizacja, tak jak ONZ czy inne organizacje, czerpią swój autorytet z tych państw narodowych, które przekazują część władzy czy część delegują część uprawnień na te organizacje międzynarodowe i one wtedy funkcjonują jako organizacje międzynarodowe. Tutaj jest odwrotnie. Teraz zaczyna się pojawiać to słowo mundial, czyli globalne, co powoduje, że istnieje jakaś inny autorytet albo inny mandat do tego, żeby krajom zrzeszonym w tych gremiach narzucać jakąś swoją globalną wizję, czy globalne standardy, czy globalną etykę. To jest bardzo ciekawy moment. Jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, którymi obrasta ONZ i WHO, to mogę tylko taki przykład podać z ostatnich lat. Międzynarodowe śledztwo dziennikarskie, które zostało opublikowane w dwóch mediach, w Die Welt i w Politico, które nie są absolutnie konserwatywnymi mediami, pokazuje, jak poprzez cztery organizacje pozarządowe, tak zwane eksperckie, wprowadzono politykę odpowiedzi na pandemię COVID-19. I tymi organizacjami były organizacja Wellcome Trust, Gavi, CEPI i Fundacja Billa i Melindy Gatesów. Jeżeli poklikamy i zobaczymy, jak te organizacje są finansowane, wszystkie mają komponent gatesowski w sobie, jeśli chodzi o finansowanie. A są to tak zwane organizacje pozarządowe lub organizacje eksperckie, które przygotowywały agendę dla WHO w momencie, kiedy wybucha pandemia i oni mają już gotowe rozwiązania, jak z tą pandemią walczyć. Cofnijmy się teraz kilkadziesiąt lat wstecz i dokładnie w ten sam sposób przygotowywane były te wielkie konferencje międzynarodowe. Kair 94, Pekin 95. Tam pojawiają się po raz pierwszy pojęcia gender, pojęcia płeć kulturowa, prawda? Płeć uwarunkowana kulturowo. To są już te momenty. Tam się bardzo często pojawia pojęcie zrównoważonego rozwoju. Pojęcie zrównoważonego rozwoju pojawia się również w polskiej konstytucji w artykule 5. Nie wiem, czy państwo wiecie. I teraz, jeśli weźmiemy pod uwagę, że konferencja w Kairze i w Pekinie, gdzie pojawiają się tam te pojęcia, gdzie one zaczynają być pompowane i wprowadzane do języka dokumentów międzynarodowych, a dokumenty międzynarodowe są przygotowywane przez wcześniejszych ekspertów organizacji pozarządowych, które te konferencje przygotowywały, to mamy odpowiedź, jak to chodzi. Jak wygląda ten proces, jak wygląda ten mechanizm. To jest dla dziennikarza śledczego, to jest fascynujący temat. Słuchajcie, niewielu ludzi się tym zajmuje, mówi trochę o tym Aldona Ciborowska, bardzo dobrze o tym to opisuje pani Margaret Peters, która notabene nigdzie nie mogła zrobić habilitacji, tylko przyjechała do Polski na UKSW, żeby zrobić habilitację, bo żadna uczelnia światowa nie chciała, żeby ona tam robiła habilitację z tej tematyki. A więc kto przygotowywał agendę na konferencję w Kairze i w Pekinie? IPPF. Tu już pani Magdalena wspomniała tą organizację. Organizacja jest prostą kontynuacją wcześniejszego amerykańskiego towarzystwa eugenicznego, stworzonego przez między innymi Margaret Sanger i ojca pana Billa Gatesa, Williama Gatesa seniora, który w pewnym momencie okazało się, że eugenika po II wojnie światowej, po Holokauście, po Norymberdze już jest obciachowa. W związku z tym szybciutko zamieniono to stowarzyszenie, to amerykańskie towarzystwo eugeniczne na organizację IPPF, największą aborcyjną organizację, która w ubiegłym roku bodaj dokonała 240 milionów aborcji. No to są niewyobrażalne w ogóle jakieś liczby. Sytuacja, w której IPPF, eksperci IPPF przygotowują agendę na konferencję ONZ i później aplikują do WHO, żeby WHO ze swojego autorytetu organizacji zajmującej się zdrowiem zajmowała się tymi rzeczami. Dwa kluczowe tematy tam się pojawiają, to jest edukacja i zdrowie. Ale wróćmy do tego pojęcia zrównoważony rozwój, który się pojawia w polskiej konstytucji. On jest enumeratywnie w artykule 5 wymieniony, że Rzeczypospolita Polska kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, jeśli chodzi o ochronę środowiska. I właściwie to by trochę uspokajało nas, bo jak myśmy wtedy rozumieli to, jak ta konstytucja wchodziła?
jestem na tyle stary, że pamiętam, że oto chodzi o to, żeby kolejne pokolenia oddawały świat w stanie nieco lepszym niż zastały lub przynajmniej w takim samym, niezniszczonym. Zasoby naturalne, że kolejne pokolenia przyjdą, to ten zrównoważony rozwój ma polegać na tym, że ten rozwój ekonomiczny nie zakłócał środowiska naturalnego, żebyśmy przekazywali następnym pokoleniom i tak myśmy to rozumieli. Natomiast jak się spojrzy na komentarz profesora Winczorka do tego artykułu, to on mówi, że chodzi tam o sprawy ekonomiczne, owszem, środowiskowe, owszem, ale również społeczne i edukacyjne. Zrównoważony rozwój, czyli ma również obejmować problematykę społeczną i edukacyjną. Czyli mamy tutaj do czynienia z tym, co później zobaczymy w milenijnych celach rozwoju, które też przez WHO i ONZ są forsowane, mianowicie w punkcie trzecim pojawiają się prawa kobiet, dostęp do właśnie praw reprodukcyjnych, co obejmuje bezpieczną aborcję, antykoncepcję oraz edukację seksualną. I mamy ten piąty punkt, równość płci. I tutaj mamy wszystko to, co wiąże się z tak zwaną polityką równościową. Ona również zawiera tą równość płci jako płci rozumiane jako gender, a nie jako seks. Czyli jako preferencje, jako to, co dzisiaj widzimy poprzez tak zwaną płeć, konstrukt kulturowy, warunkowaną kulturowo. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ patrząc na to holistycznie, globalnie, ten proces trwa już 50 lat. Ja zacząłem specjalnie od 1974 roku, od tej konferencji w Bukareszcie, gdzie znika słowo rodzic i od raportu o przeludnieniu, ponieważ w pewnym momencie Stany Zjednoczone wycofują się z tego za czasów Reagana, przestają finansować ONZ i WHO na krótki moment i jakby wycofują tą agendę przeludnienia. Widzą, że to jest fake. Że w pewnym momencie właściwie kulturowa zmiana w krajach zachodniej cywilizacji powoduje wręcz przeciwnie regres populacyjny i po pewnym okresie wzrostu populacyjnego następuje zapaść demograficzna, następuje katastrofa demograficzna w krajach przynajmniej wysoko uprzemysłowionych, tak jak my je rozumiemy. Natomiast tym bardziej oni się martwią o to, że te kraje, które mają większą populacyjną zdolność reprodukcji, po prostu zagrożą i będą również nadal zakłócały, czy będą niosły ze sobą zagrożenie dla bezpieczeństwa świata. Wspomniałem o tych organizacjach pozarządowych, dlatego że tu mamy źródła ich finansowania, kto płaci, ten wymaga, tak? W związku z tym, jeśli my się zastanawiamy, skąd się biorą te agendy, te pomysły, ten nowy język, który jest aplikowany do tych dokumentów międzynarodowych, to, że zaczynamy, że oni uzurpują sobie ten mandat do myślenia w skali globalnej, a nie międzynarodowej. Ja specjalnie o tym mówię, żeby pokazać, że ten proces trwa. I w tym znaczeniu mogę przejść do tego, co chciałem powiedzieć szczegółowo, bo zaraz kończę. A mianowicie do osoby, która jest współpracownikiem IPPF, która przyznaje na swojej stronie internetowej, że jest jedynym w Polsce uprawnionym naukowcem współpracującym z Instytutem Kinseya i jest również jest współpracownikiem WHO. Mówię o profesorze Izdebskim, o którym dowiedzieliśmy się tydzień temu, że to on zostaje delegowany przez panią Barbarę Nowacką do tego, aby zająć się pracami koordynacji i zespołu, który ma przygotować podstawę programową do edukacji zdrowotnej. Seksuolog, który ma przygotować podstawę programową do edukacji zdrowotnej, no to już samo w sobie nam pokazuje, jaki tutaj mamy cel w tym. Ale dla Państwa, jakbym dzisiaj zapytał się, jakbyście wytłumaczyli funkcję seksuolog, dla większości z Państwa byście powiedzieli lekarz zajmujący się problematyką seksualności. Izdebski nie jest lekarzem. On nie ma pojęć, nie ma żadnego elementarnego klinicznego przygotowania. Był pedagogiem i w latach 90. zrobił jakieś podyplomowe studia, ale nigdy nie były to studia lekarskie.
On nie ma uprawnień lekarskich, jest po prostu psychologiem, seksuologiem, terapeutą. Te terapeutyczne zdolności nabywał poprzez wzajemne jakieś tam kursy z Eichelbergerami i tak dalej. W bardzo w ścisłych kontaktach i w ścisłej relacji współpracował z niejakim Andrzejem Samsonem. I w momencie, kiedy wybuchła sprawa Andrzeja Samsona, pan Izdebski zniknął z mediów na jakiś czas. Ale jeszcze zdążył napisać wstęp do książki Andrzeja Samsona, który pisał już w więzieniu, bo został prawomocnym wyrokiem skazany. Później drugi wyrok, bo drugie zarzuty jeszcze dostał. W każdym razie nie czas i miejsce, żeby przywołać historię pana Samsona i za co był skazany. No, był to skazany za pedofilię, za to, że pod pozorem terapii dla dzieci autystycznych, rozbierał je, przebierał w fatałaszki dziecięce, robił im zdjęcia, było tam no, inne czynności seksualne z nieletnimi dziećmi, jeszcze obciążonymi schorzeniem, czyli nie były w stanie się, nie wiem, poskarżyć mamie czy bronić ze względu na swoje ograniczone zdolności intelektualne. Tego rodzaju potwór funkcjonował w tym środowisku terapeutów, seksuologów, którzy wzajemnie sobie dawali punkty naukowe, pompowali swoje kompetencje zawodowe po to, żeby później chodzić w glorii jakiegoś tam eksperta od seksuologii. Takim ekspertem od seksuologii jest dzisiaj pan Zbigniew Izdebski, którego pani minister Nowacka zatrudnia do tego, żeby opracować podstawę programową. Ja mam z panem profesorem Izdebskim swoje doświadczenie, które krótko przypomnę. Otóż pan profesor Izdebski dokładnie 20 lat temu, w 2004 roku, wprowadził do 250 szkół polskich, czyli objęło to badanie 5000 grupę uczniów i uczennic w klasach ponadpodstawowych. To była młodzież, trzeba liczyć, między 16 a 17, 18 rokiem życia, ale tam mogły znajdować się również 15-letnie dzieci. Zacytuję, ankieta dotyczyła przeciwdziałania przemocy seksualnej wobec dzieci i odbywała się w ten sposób, że rodzice nie byli poinformowani, jaki jest zakres pytań. Również nauczyciele nie znali scenariuszy ankiet. Nauczyciele byli wyprowadzani z klas i wchodzili anonimowi ankieterzy z OBOP-u lub ludzie delegowani przez organizatora tych badań, profesora Izdebskiego. I będąc sam na sam z uczniami, zadawali im następujące pytanie. Oto próbkę. Jaki rodzaj wynagrodzenia otrzymałeś za świadczenie usług seksualnych? A. Pieniądze, płyty CD. Kiedyś płyty CD były jakimś gadżetem. Jeansy, posiłek w McDonaldzie, inne. Albo. Czy uważasz, że stosunek seksualny osoby dorosłej z osobą niepełnoletnią, o ile obie się zgadzają, powinien być dopuszczalny od 10 roku życia, od 12 roku życia lub od 14 roku życia. Albo przypomnij sobie swój pierwszy stosunek seksualny. Czy twoje pierwsze kontakty seksualne były udane, czy nie? Pomyśl o tym, jak się czułeś, czy było ci dobrze, czy czułeś podniecenie. Czułeś podniecenie. Z kim zwykle oglądałaś pornografię? Jaki rodzaj pornografii? Seks ze zwierzętami, seks pomiędzy więcej niż dwojgiem ludzi, seks grupowy. Jak bardzo prawdopodobne jest, że zdecydowałabyś się na stosunek seksualny z dzieckiem, gdybyś był pewny, że nikt się nie dowie i nie będziesz za to ukarany? Na te pytanie można było dać odpowiedź w skali od 1 do 5. Zgadzam się, tylko troszkę się zgadzam, tak w połowie się zgadzam, albo nie zgadzam się lekko, albo całkiem się nie zgadzam. Ta skala tej miękkiej takiej odpowiedzi. Tych pytań było kilkadziesiąt. Większość z nich była bardzo mocno inwazyjna i otwierająca. Teraz, co jest ciekawą rzeczą? Profesor Izdebski, kończymy. Profesor Izdebski dokładnie w tym samym czasie robił badania inicjacji seksualnej, wieku inicjacji seksualnej. W tych jego badaniach wyszło, że średni wiek inicjacji seksualnej, mówimy o rzeczywistości Polska 2004, był 18-19 lat. On wchodzi do 16-latków i im takie pytania zadaje. Czyli pytania były typowo otwierające. Ja go zaprosiłem do programu i zadałem mu takie pytanie: jak bardzo jest prawdopodobne, że jest pan pedofilem, dlatego treść tych pytań ma zachęcić uczniów do podjęcia natychmiastowej aktywności seksualnej. Proszę odpowiedzieć w skali od 1 do 5. Izdebski wyszarpał mikrofon, próbował wyjść ze studia, ale zakotłował się, jednak został, doczekał do końca programu. Profesor Nalaskowski, obecny w programie, tam po prostu zrobił z nim miazgę, powiedział o bublu metodologicznym, o nieszczęściu, nazwał to wszystko to, co ja dzisiaj próbuję państwu powiedzieć. Izdebski pojawia się dzisiaj znowu z tym
zamiarem realizacji swoich kontrowersyjnych metod i do 2025 roku ma przygotować podstawę programową, nie lekarz, podstawę programową w zakresie edukacji zdrowotnej. Jednocześnie dowiadujemy się, że ze szkół znika WDŻ. WDŻ, który był dobrym programem, to jak dalece ten program był niedoinwestowany, jak dalece podręczniki były nieatrakcyjne, jak dalece kadra nie zawsze była dobrze przygotowana, to jest inna rzecz. Przez fakt, że zajęcia były nieobowiązkowe, spychane na pierwszą lub ostatnią godzinę lekcyjną, traktowane per noga i cały czas było pod gigantycznym obstrzałem liberalnych mediów, TVN-ów wyborczych, jaki to jest zaścianek i tak dalej. Tylko że ten zaścianek powodował, że właśnie Polska na tle innych krajów europejskich miała najniższy odsetek niechcianych ciąż uczennic w szkole, najmniejszy procent zgłaszania przemocy seksualnej między rówieśniczej i tak dalej, i tak dalej. Także ten program się sprawdzał. Wystarczyło przez ostatnie 8 lat po prostu doinwestować, zająć się tym, podnieść go, dać mu prestiż i status normalnego przedmiotu. Tak się niestety nie stało. Dzisiaj wchodzi ekipa, która ma zupełnie inne zamiary. Na następnym posiedzeniu bardzo będę prosił przewodniczącego zespołu, abyśmy zajęli się również tym, jak dalece na tę problematykę dotyczącą tych programów WHO będzie miało wpływ zmiana kodeksu karnego w zakresie mowy nienawiści. Do tego też jestem przygotowany, mogę przygotować ten. Przepraszam, że krótko i dosyć chaotycznie. Dziękuję bardzo. Panie redaktorze, bardzo dziękuję. Rozumiem, że to ostatnie zdanie daje nam nadzieję, że będzie pan stałym członkiem naszego zespołu parlamentarnego.